Dzień dobry moi kochani, witam was w 20 dniu Vlogmas. Ogólnie aparat jest teraz na statywie, bo wczoraj nagrywałam i jeszcze go nie zdjęłam, stwierdziłam, że najpierw się przywitam. My jesteśmy w domu, jest już godzina kochani 10 coś, a to dlatego, że u chłopaków... Czekajcie, ja sobie postawię może tu, bo ja montuję, nie montuję, tylko stawiam. Czy będzie mnie widać, jakbym sobie tak usiadła? Czekajcie. Chyba światło takie średnie. Dobra, nic. Z racji tego, że u chłopaków panuje jakieś choróbsko w przedszkolu. Panią wczoraj też rozłożyło. Podobno wysoka gorączka. No, czekajcie. O, podobno wysoka gorączka, więc ja stwierdziłam, że ja swoje dzieci już nie puszczam. Bo nie chciałabym, żeby nas rozłożyło po prostu na święta, a coś czuję już od wczoraj wieczora, że mam zapchany nos, więc no oby to było tylko tak po nocy, wiecie, żeby zaraz mi po prostu przeszło, no bo nie chcę się rozłożyć i nie chcę, żeby dzieci były chore, no nikt z nas nie chce, żeby był chory po prostu w święta, a już mieliśmy taką sytuację. Raz nawet wylądowaliśmy na doraźnej z Ignasiem, jak był mały, miał bardzo wysoką gorączkę, więc ja wiem, co się z tym je tak naprawdę. Mało co nie wylądowaliśmy w szpitalu, później okazało się, że to była ta trzydniówka, czy bostonka chyba, bostonka. No, więc no, nie chciałabym naprawdę tego przechodzić kolejny raz, zostajemy dla własnego bezpieczeństwa. Stasiu też nie idzie do logopedy, nie byli też wczoraj na treningu, ten tydzień po prostu jest taki spokojny, siedzenia w domu i przygotowań. Dobra, nie rozgaduję się, bo już 2 minuty, witam w 20 dniu Vlogmas, kochani. Aha. Tutaj moje chłopaki ziemniaki robią choinkę. Pokaż, Stasiu, jaką dla elfa narysowałeś choinkę. Poczekaj, mamusia pokaże tutaj. Zobaczcie, jaka piękna choinka. Ma bombki, ma gwiazdę. Oj, oj, oj. Piękna zielona. A Ignacy dopiero zaczyna. Pokażę wam, jak skończy. Tak, Ignasiu? No, trzeba pokolorować ją. No jak na, tak? Są bombki, jest pięknie, ale trzeba pokolorować. Tada! Ignaś zrobił zieloną choinkę z niebieskimi bombkami. Tutaj widzę, że zapomniał o pniu i o gwiazdce żółtej. Może za chwileczkę jeszcze dołączy. Dokoloruje, domaluje i będzie przecudownie, bardzo ładna. No taka. Ładna? Ładna? Tego nie ma kupułego. I Stasiek brązowy. Boziu. Kochani, kochani, jak widzicie, tutaj jest jakieś chyba przedszkole, co? Sika, moim... Czytasz? A może mamusia wam poczyta? Nie. Ja myślałam, że wam poczytam, ustawiłam... Nie. Jest Ignaś. Myślałam, że wam poczytam. Puchakę już kończyło. Ja będę patrzył. Chyba dobrze. Noc? I dzień. Tak się nazywa ta książeczka. O! Bum, bum, bum! Puchatek zerwał się z łóżka. Co to było? Zastanawiał się. Ktoś zapukał do drzwi. Kto tam? Zapytał Puchatek. Puchatku, ratuj! Powiedział tajemniczy głos. Wie to. Czy to ty, prosiaczku? Prosiak. Prosiak, prosiaczek. Czy to ty, prosiaczku? Zapytał Kubuś. To ja, odpowiedział prosiaczek. Puchatek otworzył drzwi i wpuścił przyjaciela do środka. Środka nocy, nie budzisz? Kochani, i stało się, u nas nie ma prądu. Ładuję vloga, miałam odkurzać, miałam myć jeszcze podłogę właśnie. Znaczy podłogę mogła umyć, jakby było dokładnie odkurzone w przedpokoju, a nie jest. Więc nie wiem, czy tylko u nas nie ma tego prądu, czy u sąsiadów też. No jest dzień, więc ciężko jest stwierdzić. Chłopaki. A chłopaki się uczą angielskiego. No, oj, oj, oj. Ale ja nie chcę, to są twoje, schowaj sobie. Nie, daję ci. Ja tańcuję z mopem, ogarniam chatę. Właśnie poodkurzałam, nie wiem, czy się odzywam, że prąd wrócił, chyba mówiłam. Więc poodkurzałam, no i teraz mogę na spokojnie sobie umyć podłogę. Już w przedpokoju umyłam. Umyłam w kuchni, więc teraz został mi tutaj salon, więc biorę się do roboty, ale chciałam was poinformować, że jestem w trakcie sprzątania. Podnieście te misiaki. Zobaczcie, wczoraj Dawid mi kupił czekoladę i właśnie bierzemy się za jedzenie z chłopakami, dam po kawałku im. Ja też już jadłam. Powiem wam, że jest bardzo, bardzo dobra.
Poczekaj, muszę jedną ręką. Możesz coś powiedzieć tutaj do aparatu? Hello, hello. Halo, halo. Kubeczki. Zostawimy też tacie. Zobaczcie, kochani, i stało się to, czego się obawiałam. Dlatego też chłopcy nie poszli do przedszkola. Ignaś się czuje gorzej. Pokłada się, jak widzicie, jest taki... No nie wiem. Zobaczymy, co będzie dalej, mam nadzieję. Licho, się czujesz? Mam nadzieję, że jednak będzie. Okej. Okay. O! A Stachu rozkłada na rzutę. Fiu, fiu, fiu. A mówiłam wam? O, chłopaki zawiesili ten łańcuch. Ale choinka już nam wczoraj upadła. Przez kogo? Ta, przeze mnie, ty zganiaczu jeden. Ignaś był daleko, on to jest taki ściemniacz. Pałnia nogami. Ona zobacz. Co? No. U nas ciemno, ale nie będę zapalać światła, żeby Stasia nie obudzić. Zobaczcie, teraz on zasnął sobie, Ignaś wstał. Mówisz, że licho, tak? Się czujesz? Kurczę, molek, no. Ja w ogóle mam tak, tą koszulkę, co widzieliście z tymi nadrukami ze Shein, a na to założyłam ciepły czerwony sweterek, bo mi jest po prostu zimno. Ignaś zasnął, zobaczymy jak wstanie, może będzie się lepiej czuł, może to fałszywy alarm, mam taką nadzieję. A ja przyszłam do kuchni, naszukuję sobie przyprawy, jakie chcę użyć do kurczaczka i inne nam rzeczy, bo jeszcze pierś kurczaka mi się rozmraża troszeczkę za późno, ją jakby wyciągnęłam. Wczoraj mówiłam Dawidowi, że jest w zamrażarce, po czym dzisiaj myślałam, że jest w lodówce. No, takie zamieszanie małe, więc przygotowuję sobie tutaj stanowisko do roboty. Jak widzicie, tam wywiesiłam sobie pranie. Drugie jest w suszarce, zobaczymy czy mi dosuszy, czy dalej coś tam trzeba będzie przy niej kombinować. Kochani, jest już późno, ale ja stwierdziłam, że bardzo mało wam nagrałam. Byliśmy jeszcze na chwileczkę w Biedrze. Zobaczcie, kupiliśmy takie wafelki, one naprawdę są dobre. I stwierdziłam, że sobie schowam do szafki i może któryś dzień świąt. Zobaczcie, jakiego znalazłam Desperadosa o smaku, to jest gin i melon, więc jestem bardzo ciekawa, taki zielony kolor, bardzo, bardzo mi się spodobało tak wizualnie. Więc chowam sobie do szafeczki i w któryś dzień właśnie, pierwszy dzień świąt może albo nie wiem, może jutro nawet jak będę miała ochotę sobie wieczorem się napiję takiego Desperadosa, dajcie znać czy piliście i jak ono smakuje. A tutaj jest mój prezent od Dawida mamy, nie miałam deski do prasowania, więc dostałam, muszę ją wynieść na górę, ale to już rano. I dobra, czekajcie, odstawię to piwko. Tutaj mamy jeszcze chiperki o smaku pieczonych żeberek, też są dobre. Więc tak, aha, i słuchajcie, najważniejsze, bo ostatnio wzięliśmy w Biedrze, zostawiłam jakby na końcu kasy ta, co się nie przewija, papier toaletowy. Oraz co jest najważniejsze teraz na święta, ręczniki papierowe, żeby pomyć tutaj lustro i w ogóle, no muszą być w domu na 100%, więc teraz wzięłam, mam, nie zapomniałam, więc takie, takie kilka rzeczy. Czekajcie, o, jaki to jest bałagan, ja muszę tutaj ogarnąć. Więc ja się biorę jeszcze za ogarnięcie tej kuchni, bo jedliśmy Chińczyka, czyli wiecie co, te takie kurczaczki w panierce. Hej, hej, misiaczku. No, więc ogarniam i idziemy się położyć, bo jest prawie 21 tak naprawdę. Zanieść do ubikacji ten papier. No, taki krótki vlog, ale widzimy się jutro oczywiście. Buziaczki, kochani, dzięki za oglądanie i dzięki za wyrozumiałość, bo te niektóre vlogi są takie, wiecie, no kurczę, no takie, no, no średnie bym powiedziała, ale i tak cieszę się, że ze mną jesteście.